Kochani, ja wam powiem takie świadectwo, w ogóle działanie Ducha Świętego. Tam częściowo napisałam na Facebooku, ale w ogóle to jest mocne, więc powiem wam. Ja udostępniałam taki post o takiej Krysi, którą poznaliśmy. No i pojechaliśmy do niej na usługę do Piastowa z Rafałem. I umówiliśmy się z nią pod kościołem jakimś tam, że ona nas odbierze. No i słuchajcie, wysiadamy z tego samochodu i ja mówię, no nie ma jej, to chodź Rafał, pójdziemy. Tak mnie po prostu korciło, żeby iść już po prostu w jej stronę. I ja tam gdzieś wyjrzałam kobietę z siwą głową, mówię, o to na pewno Rafał, ona, idziemy. No i słuchajcie, wchodzimy na ten chodnik, wchodzi ta kobieta. I ja mówię, cześć, ona, cześć, wiecie, co mi się stało? No i zaczynamy rozmowę. Pamiętajcie, że cały czas mówię o Krysi. No i ona mówi, kurczę, ja w ogóle wyszłam z domu wczoraj, nie wiedziałam, gdzie idę, w ogóle nagle się gdzieś tam znalazłam, straciłam świadomość, pamięć. Ja mówię, Boże, przecież dopiero co składała nam świadectwo, że w ogóle jest petarda, że w ogóle wszystko jest ten, a tutaj takie rzeczy, tak sobie pomyślałam. No i spojrzeliśmy na Rafał, no to nic, modlimy się od razu tutaj, zanim pójdziemy do tego domu, bo tam inni ludzie, modlimy się o nią, ona w ogóle płacze w ogóle podczas tej modlitwy. No i skończyliśmy się modlić i ona mówi tak, no idziemy na usługę do niej do domu. Ona mówi, no to cześć, idę do koleżanki. I ja tak stoję, przecież przyjechaliśmy do ciebie. I tak na nią patrzę i ja mówię, Krysia? Ona nie, Elżbieta. Słuchajcie, ale w ogóle... To było takie dobre. Słuchajcie, i ona w ogóle mówi, ale ja jeszcze mam lęki. I w ogóle, a my, okej, no to się modlimy o te lęki. I pomodliliśmy się. No w ogóle kobieta oddała życie Jezusowi. Przechodzimy tam. W każdym razie rozstaliśmy się już z nią. Spojrzeliśmy się z Rafałem na siebie i mówimy w ogóle, okej, nie? To Duch Święty, nie? W ogóle nam przyprowadził po prostu. Pojechaliśmy do kogoś innego, a stanęła na naszej drodze w ogóle zupełnie inna osoba. Nie można Ducha Świętego w ogóle, wiecie, zamykać w ogóle w jakiś pudełko. To w ogóle podczas rozmowy w ogóle nie wyszło, że to nie jest Krysia. I modliliśmy się o nią jako o Krysię, nie? Ale chodzi po prostu o to, że Duch Święty działa jak chce i kiedy mu pozwolimy, to on naprawdę będzie niesamowicie przez nas po prostu mógł działać. I to jest niesamowite świadectwo właśnie działania Boga, bo kiedy my jesteśmy otwarci, powiem wam, że ja właśnie otworzyłam się teraz na Boga, bo ja gdzieś jeszcze miałam jakieś pozostałości religii w sobie i wierzę w to głęboko, że to już do końca dzisiaj też odpadło. I kiedy podjęłam tą decyzję, to po prostu Duch Święty sam przyprowadza mi ludzi, nie? Tak jak było na początku po nawróceniu, że ci ludzie przychodzili do mnie do domu, bo przez pomyłkę po prostu działy się rzeczy. To powiem wam szybciutko też drugie świadectwo, jak nie ma chętnych. Dostałam ostatnio książki 3. W ogóle przychodzi kurier. Dzwoni 21, ja nic nie zamawiam, on mówi, mam dla pani książki i ja mówię w ogóle ten, Małgosia, no to twoje. I ja mówię, no to biorę. No to wiecie, no to otwieram, no Małgosia, nie spojrzałam w ogóle, otwieram te książki, a tam w ogóle wchodzenie w głąb siebie, w ogóle czary mary, w ogóle okultyzm, nie? I ja mówię, okej, i pierwsza taka myśl, diabeł, ale patrzę na to, Małgosia, ale klatka obok, nie? No i słuchajcie, to też nie była pomyłka. Było już późno, w ogóle pomodliłam się na drugi dzień, zadzwoniłam do tej dziewczyny, młoda dziewczyna, w ogóle mówię, czy mogę przynieść jej książki, że pomyłka nastąpiła, że kurier przyniósł mi i tak dalej. Pomodliłam się, poszłam do niej, ona otwiera drzwi, słuchajcie, ona otworzyła drzwi. Ja po prostu w głowie sobie układam, co ja powiem, ale jak otworzyła drzwi, to ja od razu trzymam te książki i od razu ze mnie zaczęło płynąć. I ona stała i tak z 20 minut ja gadałam po prostu, ona tylko słuchała. W ogóle głosiłam im pełną Ewangelię i na końcu wyciągnęłam z torebki, słuchaj, ja mam dla ciebie prawdziwą książkę i dałam jej Nowonarodzenie Artura. I wiecie, generalnie nie oddała życia Jezusowi na tamten moment, ale powiedziała mi, słuchaj, mieszkam tu obok i jestem. Także jak coś, takie jest właśnie działanie Ducha Świętego w moim życiu. Amen.